Okej. Okay. Cześć, tutaj Terenia TV. Nasz kolejny odcinek Instrukcja Tereni, czyli jak nie zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnością. Dzisiaj kolejna rzecz, którą poruszymy. Czasami jest tak, że jak tylko osoby widzą osobę z niepełnosprawnością, zaraz biegną i garną się do pomocy, co tak naprawdę sprawia trochę trudności, kłopotu, wręcz zakłopotania. Tereska, a ty masz jakieś takie swoje rzeczy, których nie lubisz? Tak. Jakie to są rzeczy? Jak ktoś mnie pcha. Jak ktoś cię pcha? Tak. Aha, rozumiem. To nie lubisz, jak ktoś cię pcha tam, gdzie ty nie chcesz jechać, tak? No i tak się zdarza bardzo często u Tereski, że no, Tereska jest małą, drobną dziewczynką, chociaż rośniesz cały czas, ale w porównaniu do osób dorosłych to jesteś mniejsza, prawda? I jak każdy widzi taką małą dziewczynkę na wózku, to co? Biegnie jej pomagać i decyduje, gdzie ma jechać Tereska. W lewo, w prawo, do przodu, do tyłu zatrzyma się. I wprawia to naprawdę w zakłopotanie Tereskę, bo ona czasami widzę, że się wyrywa z tego wózka, wręcz nie może, tak? Tak, no często dzieci też biegną do Tereski i chcą jej pomóc i to jest fajne, miłe, ale jakby za każdym razem musimy powtarzać, że to miłe, że chcesz pomóc, ale zwracaj uwagę na Tereskę, gdzie ona chce jechać, prawda? No właśnie, to jest dosyć istotne, tak? Tereniu, a powiedz, jakie jeszcze inne kłopoty masz no, w tego typu sytuacjach? Jak coś rysuję. Jak coś rysujesz? Tak. W szkole na przykład? Tak. W szkole albo na jakichś zajęciach dodatkowych, to też się zdarza, że no, widząc Tereskę na wózku, osoby zarówno dorosłe, jak i dzieci zaczynają jakby ingerować w to, co... co robi Tereska, czyli podają jej kredki, wybrane przez siebie oczywiście, dobierają kolory do jej prac albo podają inne rzeczy zamiast, no i nie dopuszczają przez to Tereski do tych materiałów i pojawiają się kłopoty, prawda? Tak. I z tego miejsca no, chcemy bardzo mocno podkreślić, że każda osoba niepełnosprawna lubi decydować. Lubi sama decydować o sobie, prawda? Tak. To jest jakby bardzo ważne. Trzeba też taką osobę przy tym obserwować, prawda? Bo jeśli osoba robi coś inaczej albo wolniej, nie znaczy wcale, że robi to źle, prawda? Tak. Więc trzeba też dać czasu na to, aby mogła w swoim tempie pewne rzeczy wykonać. I obserwować również pod kątem komunikacji, bo komunikujemy się w różny sposób. Możemy powiedzieć coś za pomocą mowy, za pomocą języka... Migowy. Migowy. Znasz język migowy? Tak. Troszkę już Tereska zna język migowy, to prawda. Lub za pomocą komunikacji jakiejś alternatywnej, na przykład takiej, jaką jest komunikacja AAC. Jeśli osoba nie wskazuje, że potrzebuje pomocy, to naprawdę chyba nie ma powodu i potrzeby jej w czymś wyręczać, prawda? Tak. Lubisz, jak ktoś za ciebie coś robi? Raczej nie. Raczej nie. No, dokładnie, no bo chcemy stanowić o sobie samemu. Kolejny odcinek? Oglądajcie kolejny odcinek. Pa, cześć. Pa. O, cześć. 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 Cześć.